Kentucky girl, you got me wanting more than I wanted to. What did you do, Kentucky girl? I will remember you, Kentucky girl. Także. No to szybko, szybko teraz. Tak. Namawiam panie. No i ja mam docałować? Do spróba, proszę bardzo. No a buzi to co? No próbujcie dziewczyny, no kurczę. Niskie kałopaty. Ale mrugnął chyba. Jeszcze raz dziewczyny, ale tak więcej starych mężczyzna tak szybko się nie ten. Nie Proszę państwa, dzisiaj dzięki uprzejmości, bo tak mogę cały czas powiedzieć, władz sąsiedniej gminy, czyli tej, która rozciąga się po drugiej stronie rzeki, czyli wójta gminy Brańszczyk, Mieczysława Pękula oraz jego zastępcę Andrzeja Łapińskiego, którym bardzo serdecznie dziękujemy, możemy się tutaj przeprawić. Na tą okoliczność przygotowaliśmy taki symboliczny dyplom, żebyśmy go podpisali, taki dyplom glejt przekroczenia rzeki. Witam państwa, to prawda jeszcze na Kamieńczykowskiej stronie, bo granica pewnie gdzieś po środku rzeki jest, ale niedługo wszyscy ją przekroczycie, także witam w gminie Brańszczyk. Cieszę się, że takie szacowne i duże gremium mam zaszczyt dzisiaj powitać. Także ja tutaj na ręce komandora. Mam jeszcze drugie strony, jeżeli zabraknie, piękne. To na pewno... Piękne. No teraz kurczę, kto się nie słucha, nie dostanie. Powiem jeszcze tylko tyle, że w czasach dawnych ta strona to była strona królewska, a tamta była biskupia. Natomiast to przód to nikt państwa z tamtej strony nie zatrzyma. Dobra, dam wam na drugiej stronie. Na podstawie, którego można podróżować. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krom petroladę. Zrób te rogu, Damian, chyba mamy już dość. Te serce należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Idziemy teraz w kierunku Wyszkowa. Przez Wyszków będzie w miarę bezpiecznie, ponieważ panowie policjanci nam też pomagają, będą nas eskortować.
zapraszamy do parku, tam będzie zakończenie rajdu i kilka małych niespodzianek. Wręczenie nagród. Państwu w imieniu organizatorów za udział w tym pierwszym nadburzańskim rajdzie rowerowym. Mam nadzieję, że ten pierwszy nie będzie oznaczał ostatniego, a za rok spotkamy się jeszcze w dwa razy, a może i trzy razy liczniejszym gronie. Organizatorami dzisiejszego rajdu był portal Info Wyszków, był sklep rowerek Huberta Oleksiaka, Wyszków Moje Miasto, portal internetowy. Serdecznie im dziękujemy. Dziękujemy także patronom medialnym. Mówię tutaj o tygodnikach zarówno Głos Wyszkowa, jak i Wyszkowiak. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ale przede wszystkim wielkie podziękowania należą się panu Jurkowi Sitkowi. Panie Jurku, zapraszamy do nas. Pan Jurek opracował tę trasę. To człowiek, legenda Wyszkowa. Wszystko, co związane z turystyką, to zawsze pan Jurek. Panie Jurku, panu oddajemy mikrofon. Dziękuję ślicznie, niespodziewanie tyle osób wziął udział w rajdzie, jestem zachwycony. Oliwka jestem. To na najmłodszego hulajnoga. I proszę. Teraz szukamy najstarszego uczestnika rajdu. A ile lat? 71. Oj, brawo! 62. Miesiąc? Maj. Jak to pani wygrywa! Raz dla pani! Opa!
Dobra, dziękujemy wszystkim za przybycie. Oczywiście, proszę Państwa, nigdy nie może być tak dokładnie, żeby było lepiej. Zapomniałem o jednym współorganizatorze i także sponsorze. To oczywiście Wyszkowski Ośrodek Kultury Budnik i jego dyrektor Mariusz Kowalski. Dziękuję bardzo Mariuszu i przepraszam za swoją sklerozę, ale dzisiaj po tym słońcu mam nadzieję, że Państwo mi wybaczycie. Jeszcze raz serdecznie bardzo, bardzo, bardzo gorąco Państwu dziękuję. Żałuję bardzo, że jako organizator nie mogłem z Państwem pojechać, ale może w przyszłym roku uda się usiąść na rowerek i rzeczywiście się Państwu przyjadę. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować.